Tadeusz Kryziak, członek klubu poszukiwaczy słowa w Piasecznie. Zaprezentuję tryptyk o białym zadumaniu, wiersze poświęcone górom. Wczoraj zostały wyróżnione w Zakopanem, dostały nagrodę poetycką. Świeży towar. O świcie staję w oknie i kłaniam się górom. Jest w tym zwykła uprzejmość. Jest też miłowanie. Potem w progu zastygam, podparty kosturem, gotów wyruszyć w drogę, zanim słońce wstanie. Niecierpliwość, powiecie. Dyć to święta prawda. Tak to już jest z górami. Ze mną też tak bywa. Muszę wcześniej wyruszyć, żeby rysom sprostać. Potem już zadba o mnie opatrzność szczęśliwa. Zanim czerwień zachodu trawy wyszkarłaci i nim kamień pod stopą w szarości się schowa, zejdę z gór, otoczony przez wędrownych braci, bezpieczny i zmęczony, gotów pójść tam znowu. Oglądam się za siebie, gdzie na skalnej ścianie zapisałem na wieczność białe zadumanie. Tak to już jest z górami. Ze mną też tak bywa. Lubię szlak wytyczony wiarygodnym znakiem. Jeśli ufać przyjaźni, to tylko prawdziwej. Jeśli życie poświęcić, to właśnie dla takiej. Pytasz, czemu im ufam? Bo są moim światem. Przywracają namiastkę pierwotnego stanu. Odprawiam wzrokiem lęki, jak cienie skrzydlate. Pozostaję na dłużej w białym zadumaniu. Rozmawiam sam ze sobą. Niektórzy tak mają. Właśnie po co się spinam tam resztkami siły? Oczyszczam plecak z pytań, co w ziemię wgniatają. Schodzę lekki, zmieniony, zmęczony, szczęśliwy. Ptak drapieżny kołuje nad wzniesioną głową. On jest sobą od zawsze. Ja przez chwilę sobą.